Strzelińskie Centrum Medyczne utworzyło przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej. Została ona otwarta 1 grudnia, a jako pierwszy zapisał się do przychodni poseł Norbert Raba oraz starosta strzeliński Artur Gulczyński oraz wicestarosta Jadwiga Śmigielska. W chwili obecnej w przychodni przyjmują lekarz rodzinny, interniści oraz pediatrzy. Prowadzone są rozmowy z lekarzami różnych specjalności, aby w wachlarzu usług przychodni znalazło się jak najwięcej tych poszukiwanych. Przychodnię ulokowano w budynku D na terenie przyszpitalnym. Wszelkie informacje na temat przychodni, oferowanych usług i rejestracja pod numerem telefonu 071 326 48 58 codziennie w godzinach od 8 do 18. Lubię słowo Mistrzostwo Świata. Jeżeli dziś, biorąc pod uwagę te placówki, które funkcjonują na rynku usług medycznych w Strzelinie, mogę powiedzieć, że któraś na to zasługuje, to chyba ta, w której się znajdujemy. Cieszę się, że otwieramy POZ przy naszym Strzelińskim Centrum Medycznym. Dzisiaj właśnie miałam przyjemność złożyć swoją deklarację do korzystania z tej placówki. Niewątpliwie ta usługa wzmacnia nasze Strzelińskie Centrum Medyczne. Jak obserwujemy rynek świadczeń medycznych, to wyraźnie widać, że tylko te placówki, które będą obsługiwały kompleksowo, na odpowiednim poziomie, będą się wpisywały na trwałe w sieci świadczeniodawców medycznych. Jest to nowość, jeżeli chodzi o medycynę w ogóle tutaj na tym terenie, a szczególnie mówimy o powiecie strzelińskim i szpitalu strzelińskim. Nowością to jest to, że możemy teraz w Strzelińskim Centrum Medycznym mieć też przychodnie. Myślę, że zasadniczym atutem naszej przychodni jest możliwość udzielenia tak zwanej kompleksowej pomocy medycznej, czyli pacjent, który trafi do lekarza pierwszego kontaktu, ma do dyspozycji laboratorium szpitalne, które działa 24 godziny na dobę, ma do dyspozycji gabinet endoskopowy, w którym są wykonywane zarówno planowe badania endoskopowe, jak i badania endoskopowe doraźne, także dostęp do badań endoskopowych, jak i zabiegów endoskopowych jest minimum 8 godzin dziennie.